smartfon, który między innymi ma certyfikację odporności na wybuch. Zerknijcie sobie, bo to pokazuje, jak bardzo średniaki japońskie różnią się od tych, co są u nas. Samsungowi udało się wstrzelić jednak mimo wszystko pomiędzy serię A i serię S. Gdzieś coś próbowali zrobić. Cześć, witajcie. Witajcie, witajcie serdecznie. Tym razem trochę premier było. Było trochę premier, spróbujemy też w miarę szybko, bo widziałem jedną pochwałę w zeszłym tygodniu, że wreszcie krótka tygodniówka. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, bo ja jak coś oglądam, coś co lubię, to lubię oglądać długo, ale z YouTube'em jest inaczej. Ja sobie zdaję z tego sprawę, w związku z tym bez zbytniego gadania spróbujmy rzeczywiście zacząć od Galaxy Tak. S23 FE, który Tak, dla mnie bardzo osobiście jest trochę rozczarowujący, powiem szczerze. Jest, no strasznie długo czekaliśmy na ten smartfon i no, towarzyszył mu naprawdę bardzo, bardzo duży hype, bo mnóstwo przecieków i tak miałem wrażenie, że użytkownicy no, pragną tego budżetowego, nazwijmy to, flagowca Samsunga i w sumie wyszedł, no, wyszedł poprawnie, jak najbardziej, natomiast nie jest to żadne wow. No tak, wiesz co, to zaczyna trochę przypominać serię A. Za moment w zasadzie prawdopodobnie Samsung zrezygnuje rzeczywiście z wersji FE flagowców, dlatego że kurczę, to się chyba nie opłaca już w tym momencie, naprawdę. No co mamy tutaj? No, Snapdragona mamy, co prawda jest to flagowiec sprzed dwóch generacji, ale jest flagowiec, No, tak? ale zaraz, właśnie niekoniecznie, bo możemy też mieć Exynosa 2200 i No, prawdopodobnie ano nie. właśnie, ano właśnie, ano Czyli właśnie. wracamy do starego schematu, że tam Chiny, USA mają Snapdragony, a reszta świata ma Exynosy Tak, i i tu to mamy. prawdopodobnie z tego, co widziałem w certyfikacjach, my będziemy prawdopodobnie mieli tego Tak. Exynosa, niestety. Tak, ja bym tutaj raczej się nie spodziewał, że dostaniemy Snapdragona. Ja też. Zresztą jest okej, okay, no tyle. 6,3 cala Dynamic AMOLED, jeżeli chodzi o ekran, oczywiście Full HD ze 120 Hz odświeżaniem. A pamiętajcie, że Samsung zawsze podaje dwie przekątne ekranu, jedną z zaokrąglonymi i druga, gdyby zaokrąglone nie były. No I tak. to tak, także 6,3 albo 6,4 zależy jak kto liczy. No, to 6,3 wydaje mi się bardziej prawdziwe, no bo jednak te rogi są zaokrąglone, czyli ta A przekątna. jednak podają dwie i jako pierwszą podają 6,4. No tak, ale ta mniejsza wydaje mi się bliższa prawdy. Dziesiątka do selfie jest w tym ekranie wykrojona w otworku, czyli troszeczkę chyba jakby downgrade. No ale powiedzmy, że wystarcza. Jest pod ekranem oczywiście czynnik papilarny. Bateria 4500 też nikogo raczej nie porwie. 25-watowe ładowanie i 15-watowa indukcja. No to też powiedzmy wielkiego szału nie robi. No ale jest tyle obiektyw na przykład, No tak? tak, ale właśnie aparaty już mogą cieszyć, bo mamy główną 50 z optyczną stabilizacją, jest szeroki kąt 12 mega. No i ta 8, o której Jacek mówi, z teleobiektywem, ale takim klasycznym, czyli trzykrotne przybliżenie, no ale zawsze to lepiej mieć teleobiektyw niż go nie mieć. Jest oczywiście wodoszczelność IP68, czyli też fajnie. Pamiętajcie, że w tej chwili wszyscy producenci smartfonów podają to jako zbliżenie czy przybliżenie optyczne. To nie jest optyczne. Ten Samsung nie ma peryskopowego Nie, nie. obiektywu pracującego w układzie peryskopowym. To jest hybrydowe. Ja co prawda też jak głupi wpisałem w zoom bezstratny, to nie jest zoom bezstratny. Kurka, blaszka, no nie jest po prostu. Po prostu przyjęło się w tej chwili w branży, tak jak się przyjęło, o czym mówił Adam z Konradem całkiem niedawno, że pamięć wewnętrzną smartfona nazywa się ROM, tak jak się przyjęło ostatnio, czy przyjmuje coraz częściej, że pamięć RAM to jest pamięć wbudowana RAM plus RAM dysk jeszcze, tak? W związku z tym podają wam 16, 24 giga RAM, sruty, druty. Tak samo jak jest z tym przybliżeniem optycznym w tym wypadku, obawiam się. No nie, no tu jest po prostu oczko, ale to nie jest zmienna ogniskowa, czyli wszystko co pomiędzy to uzyskujemy cyfrowo. Natomiast samo takie no, realizowane faktycznie szkłem, no to jest to 3 razy na sztywno i koniec. Tak, Także. Adasia, ale ono nie jest realizowane szkłem, to nie jest jeden aparat. To, że oni piszą, to tak nie Dobra, wygląda. a to To jakie są jest co szkło? najmniej, kurde, dwa aparaty. No trzykrotnego nie uzyskasz z jednego oczka w tej chwili w telefonie bez obiektywu w peryskopowym układzie No dobra, pracującym. pięciokrotnego to bym się zgodził, ale trzykrotny, no tu bym był skłonny polemizować, ale tak naprawdę to tylko Samsung wie, jak tam jest naprawdę. No.
No dobra, w każdym razie Samsungowi udało się wstrzelić jednak mimo wszystko pomiędzy serię A i serię S. Gdzieś coś próbowali zrobić. Jest tutaj to, czego można by było oczekiwać od wysokiej klasy sprzętu klasy średniej. Wiem, że to dziwnie zabrzmiało, ale tak to mniej więcej wygląda. Poza może tym Exynosem, który u nas niekoniecznie ja bym zastrajkował, powiem szczerze, nóżkami i portfelami zastrajkował i nie kupował po prostu tego smartfona u nas, skoro u nas się upycha Exynosy, a gdzie indziej można rzucić Snapdragona. Chociaż z drugiej strony, kurde, to też nie jest najlepszy Snapdragon na świecie. Chociaż tu Samsung nie podał zegara. Diabli wiedzą, czy ta ósemka to jest ta z niższym zegarem, czy ta z wyższym zegarem, czy to jest ta, która się grzeje, czy to jest ta, która się nie grzeje. Cholera wie, powiem szczerze. No tak. I z rzeczy takich przyjemniejszych, no to obiecują, jest na start Android 13, ale obiecują 4 duże update'y systemu i 5-letnie wsparcie zabezpieczeń. No i akurat Samsungowi jako jednej z nielicznych firm pod tym względem można dać wiarę, bo rzeczywiście długo, długo podtrzymują wsparcie dla telefonów. Jaka cena w Polsce jeszcze nie wiemy, no bo polska premiera dopiero przed nami. Na zachodzie ceny od 600 dolków, czyli na nasze tam niecałe 2700, czyli jest szansa, że u nas będzie 2999 za ten telefon. No i w zasadzie tyle. Pożyjemy, zobaczymy, co będzie. No i mamy dwa Samsungi jeszcze. Dwa tablety od Samsunga. Galaxy Tab S9. Coś mi nie idzie. Galaxy Tab S9 FE Plus i Galaxy Tab S9 FE. Rany, chyba mam wylew normalnie. Nie jestem w stanie dzisiaj przez te nazwy przejść. Dużo literek, krótkie słówka, w związku z tym po prostu strasznie jest. Dobrze, zacznijmy od tego FE. 8000 mAh, tablet 10-calowy z Exynosem 1380 od tablet. Tam, jeżeli chodzi o pamięci, to takie, na których można pracować, tak 128, 256, 6 albo 8 RAM-u. W przypadku FE z plusem jest już ponad 10 000 mAh bateryjka, tablet ma 12,4 cala. I jeżeli chodzi o pamięci, to jest bardzo podobnie z tym, że RAM to jest 8 plus 12. No i w zasadzie tyle. Tablety, ładne tablety. Jak ktoś używa tabletów, to warto się zainteresować. Tak, no można jeszcze dodać, że IPS-owe wyświetlacze, tak, o dziwo. IPS-owe ekrany 90-hercowe, głośniki stereo, co jest w sumie dosyć oczywiste w przypadku tabletu, ładowanie 45-watowe, no i tradycyjnie nie ma ładowarek, podobnie zresztą jak w przypadku smartfona, kot mi atakuje komputer, słuchajcie. Cenowo w zasadzie mamy tylko start, czyli od tam 2400 po 3200 za wersje bazowe, będą też warianty z 5G mniej więcej o 100 euro droższe, czyli tam o te 4,5-500 zł drożej. No i znowu ceny na polski rynek dopiero poznamy. Jeżeli chodzi jeszcze o aparaty, to szybciutko 12-megowe do selfie z przodu, ósemki z tyłu, przy czym ten model z plusem ma jeszcze szerokokątną ósemkę dodatkowo. A gdybyście chcieli robić zdjęcia tabletą? No jakby ktoś się zaparł, no to może, ale właśnie tutaj mądrze, bo dano lepszą kamerę z przodu, czyli tą, co się bardziej w tablecie przyda do wideo połączeń chociażby. Na dokładkę tam Samsung jeszcze pokazał niedrogie słuchawki Galaxy Buds FE za 500 zł z aktywną redukcją szumów, jak ktoś sobie chce do kompletu dokupić, to ma. Tablet również wypuścił OnePlus, z tym, że on tego tabletu jeszcze nie wypuścił. Ja no, mam go po prostu z dobrego przecieku, z dobrymi zdjęciami. Jeżeli chodzi o specyfikacja pada Go, bo o tym tablecie mówimy, OnePlusa, jest specyfikacją pewną w tej chwili na MGSM-ie. To jest tablet z Helio G99 z biedą straszliwą. Nie mam pojęcia, o czym OnePlus pisze, pisząc o połączeniach 5G, ponieważ jeżeli chodzi o Helio G99, to jest procesor z modemem 4G. Także nie do końca rozumiem, powiem szczerze. Chodziło o Wi-Fi 5 giga. Nie mam pojęcia, o co chodziło edytorowi. W każdym razie nie obsługuje 5G, chyba że ma osobny modem.
To jest też oczywiście możliwe, że też ma osobny model, możliwe. ale Można. myślę, że nie sądzę, bo po co, przepraszam bardzo. Tak, To jest słuchajcie, dodatkowy koszt. więcej na temat tego tabletu dowiemy się 12 października, bo wtedy jest w Indiach jego premiera. Znaczy więcej to się nie dowiemy, Adasia. Mam pewną specyfikację, No jest tak, oficjalną ale specyfikację. oczywiście, Nie bo to dowiemy jest się więcej. podał. No natomiast właśnie jak jest z tym modemem, chociażby się dowiemy bliżej. Znaczy Celowo. nie tyle z modemem, co z opisem, bo podejrzewam, że rzeczywiście jest 4G, natomiast coś się komuś po prostu popętelkowało. Możliwe, że tak jak mówisz z 5 gigahercami na przykład No, w mogło przypadku tak Wi-Fi. być, no bo to najprościej o pomyłkę. Tablet wychodzi na nasze poniżej 1000 zł, czyli biorąc pod uwagę, że to Indie, no to u nas by tak mógł w granicach 1400, myślę, kosztować i nie wiadomo, czy do nas trafi. Ponad 11-calowy tablet z Helio G99. Ja wam powiem tyle. Nie. Nie. Można zobaczyć. No, ekran 2,4K, 11,35 cala, głośniki stereo, bateria 8000. Znowu 8-megowe aparaty fotograficzne. Tyle. Tak, głośniki 4 nawet są. No, 4,4, tak. No dobra. Druga duża premiera w tym tygodniu poza Samsungiem to było Google. Google z pikselem 8, właściwie z dwoma pikselami, bo jednym 8, drugim 8 Pro. Jeszcze z zegarkiem takim na gumowym paseczku. Ja bym najchętniej tą premierę zbojkotował, tak jak Google bojkotuje sprzedaż tych telefonów w Polsce. No Znaczy, oczywiście. ale już za naszą zachodnią granicę, jeżeli ktoś bardzo No, chce sobie ale to piksela wymaga kupić, to gimnastyki. może. No, polskie sklepy też będą te telefony sprowadzać, tylko pewnie będą z dodatkowym narzutem, no ale zobaczymy. W każdym razie dziwi mnie podejście Google, no ale dobra, tego nie zmienimy. Nie zmienimy też tego, że w środku siedzi nowy tensor G3. Mamy, no cóż, aparaty 50 główny, 10,5 megapikselowe do selfie. Z tyłu są różne aparaty. To już są różnice, ale to za chwilę może. W podstawce jest 12 do zdjęć szerokokątnych, natomiast w wersji Pro jest 48 do zdjęć szerokokątnych i 48 do tele i mamy załatwione aparaty. Tak, no i w zasadzie tyle. No tam oczywiście są te wszystkie funkcje, tam Magic Eraser do oczyszczania dźwięku i tam niepożądanych elementów ze zdjęć i filmów. Jakieś tam można podmieniać twarze, no takie trochę bajery dodali. No ale dobra, no. Zabawna sprawa z ładowaniem, bo w podstawce jest ładowanie 27 W, ładowarka 30 W jest dorzucana do zestawu i jest ładowanie bezprzewodowe 18 W. Natomiast w wersji Pro jest ładowanie i ładowarka 30 W, ładowanie bezprzewodowe do 23 W. Także tak jest, tak dziwnie, No, trochę się różni. trochę namotali, no ale już z tym nic nie zrobimy. No oczywiście różne są też przekątne ekranów, tak? Mały ma 6,1 cala i Full HD rozdziałkę, natomiast ten większy z Pro ma 6,7 cala i już taką wyższą rozdzielczość, to jest 1,5K. No, 1344 na 2992, czyli pi razy oko 1340 na prawie 3000 pikseli. Mniej więcej. Corning Gorilla Glass, różnią się wersje szkła w zależności również od wersji. Victus 2 jest Pro, a Victus jest w podstawce, także zróżnicowali jak mogli, żeby różnica w cenie też w jakiś sposób się tłumaczyła, usprawiedliwiała. Jeżeli chodzi o zegarek, to no cóż, no próbują nadążać. Ten zegarek jest może się nawet komuś podobać, jak tak na niego patrzę. Tam jest Snapdragon W5, jeżeli chodzi o ten. Jest 450 na 450, półtora calowe, tylko 1,2 cala przekątna. Jest Corning Gorilla Glass do ochrony oczywiście. To ma IP68, ma w 5 ATM certyfikację również, także jest ok, no, od zegarek. A do Tak. tego jeszcze obsługuje eSIM-a. Tak, no i zależnie czy ma LTE, czy nie ma, no to tam 1500 z groszami albo 1700 z groszami. Jeżeli chodzi o cenę telefonów, to jest sporo wersji, więc tu odsyłam Was do podlinkowanego artykułu. Startujemy tam od 3000 z groszami, kończymy na ponad 600 za topową wersję Pro. A jeszcze jedna rzecz, bo ja powiedziałem, że obsługuje eSIM-a. Jedna wersja obsługuje eSIM-a, druga nie, bo jest wersja Bluetooth, Wi-Fi, jest wersja również obsługująca normalnie 4G.
No tak. Dobra, to piksele mamy Watch. zmienione, chociaż ich u nas nie będzie. Ultimate Design i to jest taki bardzo potwornie drogi zegarek ze złotem kapiącym. On się w zasadzie niewiele różni od ostatniego zegarka Huawei'a. Jest dosyć fajny, wyróżnia się chociażby tym, że poza IP68 ma certyfikację 10 ATM. Ma komputer nurkowy, ma wszystkie te rzeczy, które są niezbędne do nurkowania do maksymalnej głębokości 100 metrów. Tam zakres temperatur podają od minus 20 stopni, powinien pracować do 45. W każdym razie w wodzie sobie powinien dawać radę całkiem nieźle. Co prawda na 100 metrach długo bym z nim nie pozostawał, bo mógłby się zepsuć, ale myślę, że nikt długo na 100 metrach nie pozostaje, chyba że ma profesjonalne rzeczywiście zegarki No nurkowe. właśnie, no bo cena jest z kosmosu. No pytanie, ile tam tego złota tak naprawdę w tym zegarku jest. Wygląda nawet fajnie. Duży, taki właśnie z gatunku złote, a skromne. No. Z 24-karatowym złotem, tak. Tak, dokładnie. No dobrze, i wróćmy do telefonów, a z telefonów jeszcze V29 Pro. Ładna rzecz. Ładna Czy, rzecz. bo nie powiedziałem, że Vivo oczywiście, Vivo V29 Pro. Tak, dla miłośników fotek portretowych, bo mamy porządny 50-megowy aparat do selfie i kolejny 50-kę mamy z tyłu i jeszcze do tego mamy portretowy aparat 12 megapikseli z dwukrotnym przybliżeniem i diodę taką doświetlającą pierścieniową, która tam dostosowuje temperaturę barwową do warunków w otoczeniu. I trzeci aparat, oczywiście szerokokątny, ale to już taki dodateczek, tam on jest tak z boczku wyrzucony, w ogóle prawie go nie widać. Skromne 8-megowe oczko. Tutaj podstawą, no widzę, że są portrety akurat w tym modelu. Batarejka 4600 ładowana całkiem niezłym prądem, bo tam jest 80 W, zdaje się. No cóż, jak spojrzycie na niego, to stwierdzicie, że aha, jeden ze smartfonów Vivo. Vivo wpadło po prostu w jakiś taki, to jest ładny design, ale to jest któryś telefon, który po prostu posługuje się Wygląda tak jak podobnym pozostałe. designem jak kilka innych modeli przez Vivo już do tej pory wydanych. W związku z tym one są właściwie nierozróżnialne na pierwszy rzut oka, niestety. Tak, natomiast no, trzeba powiedzieć, że ten design jest całkiem udany. Wyświetlaczowi też niczego nie brakuje. Może być całkiem fajne urządzenie. Na razie tylko w Indiach dostępne i w ogóle produkowane w Indiach. Tam to podkreślano dosyć mocno. I tam kosztuje od 2100, to tam 2285 zależnie, czy sobie wybierzemy mniejszą albo większą pamięć i w zasadzie tyle. Kiedy do nas dotrze, nie dotrze do Polski, do Europy, no trąbka, tak? Ciężko powiedzieć. AMD z kolei zdecydowało się na to, że zaprzestaje chyba. Ja bym tak radykalnie tego nie powiedział, że może lepiej, że zaczynają produkcję smartfonów w Europie. Jeden z naszych użytkowników tam rzucił, że chyba na Węgrzech, ale nie Tak. jestem pewien tak zupełnie. Tak, bo takie słuchy były wcześniej już, no. Natomiast pokazali XR21 w wersji limitowanej, która się w zasadzie poza zewnętrzem chyba za bardzo nie różni od podstawki. Próbowałem jechać po specyfikacji i patrzeć w specyfikację i ja powiem szczerze, że nie widzę, żeby tam były jakieś różnice. Jest limitowany kolor, tak. No tak, i to chyba jedyna rzecz do limitowanej wersji, która jest. O specyfikacji chyba nie będziemy mówili, bo no, był ten smartfon po prostu u nas Tak, już, tak? no 3200 go wyceniono, tyle. Ten czarna wersja, czyli ta nielimitowana będzie tańsza, tak, To 3000. jest co prawda Tafon. Ona nie wygląda na pierwszy rzut oka, ale Jest. ma te klasy odporności IP68, 69, ma standard ten militarny z literką H, czyli ten wyższy troszeczkę. Także jest, ma obsługę eSIM-a dla zainteresowanych, ale to jest
Ja właściwie nie wiem, dla kogo to jest telefon za ponad 3000. Nie wiem, słuchajcie, bo nadal się odzywają rzeczywiście zwolennicy czy miłośnicy, czy fani Noki, że wspominają stare Nokie, opowiadając o tych nowych Nokiach. Nie. No, znaczy, ja się bardzo cieszę, że ludzie są zadowoleni z użytkowania smartfonów HMD z marką Nokia na obudowie, ale to nie są stare Nokie. No nie są. Nie, nie. A skoro jesteśmy przy Nokii, to ta druga Nokia, czyli ta nie HMD, tylko ta fińska Nokia, też wypuściła dwa telefony, aczkolwiek one są na rynek profesjonalny, więc myślę, że nie ma się nad czym rozwodzić, po prostu odnotowujemy. Z tym wypuszczeniem przez Nokię to ja byłbym raczej ostrożny, dlatego że jeden przynajmniej z tych smartfonów to jest smartfon firmy iSafe Mobile. Oni nie, bardzo możliwe, że go wypuszczą z marką Nokia na obudowie, natomiast nie widziałem. Na tych zdjęciach, które są udostępniane przez Nokię, nie ma marki Nokia na obudowie. Markę Nokia na obudowie ma ten drugi. Natomiast to jest smartfon, to znaczy IS540.i, to jest smartfon do zadań specjalnych, podobnie zresztą jak ten drugi. Smartfon, który między innymi ma certyfikację na wybuch, odporności na wybuch, poza tymi normalnymi, zwykłymi certyfikacjami, czyli IP68, military standard i tak dalej, to ma jeszcze specyficzne standardy dla kilku różnych krajach, w kilku różnych klasach jakby w tych krajach podawanych, bo to jest i na Europę, i na Bliski Wschód, i na różne inne kraje, osobno na Japonię na przykład, zdaje się, jest osobno. Są certyfikacje odporności na wybuch. Ten z cyferką I, bo to jest IS540.i, ma troszeczkę niższe te certyfikacje niż taki z IS540.2. Te nazwy są przedziwne zupełnie. Ale firma nazywa się iSafe. Ten drugi nie wiem, bo go nie zidentyfikowałem. Nokia za mało szczegółów. Też jest we współpracy z iSafe, także możliwe, że to są możliwe, jakieś... ale tego drugiego w iSafe nie publikuje u siebie na stronie ani specyfikacji, ani to nie jest nazewnictwo, które jest jakby zgodne z tym, co oni robią. Stąd nie wiem po prostu, co to jest. To nie jest na pewno na rynek konsumencki, także pod specyficzne urządzenia, tylko dodam, że z tą odpornością na wybuch to nie do końca tak jest, że on ma przetrwać wybuch, tylko można go używać w strefach zagrożonych wybuchem. Tam jest Tak, no ja powiedziałem skrótowo po prostu. Tak, nie, no to bo żeby ktoś sobie nie pomyślał, że nie, może ten telefon wysadzić w powietrze, no podejrzewam, że się da. Nie, natomiast... to polega na klasie klasie odporności w zasadzie obudowy, na przykład przebicia, tak? Czyli, że telefon wam nie zaiskrzy, gniazdo, które nie jest na zewnątrz, na przykład metalowe części, które nie powodują iskrzenia i tak dalej. Elektryzował i tak dalej, o to chodzi. No, że dokładnie, dokładnie. To nie to, że kładziecie C4 na tym telefonie, pierdut i on wytrzymuje, tylko chodzi o to, że to C4 nie wybuchnie, jak telefon na nim położycie. O, no dokładnie. Znaczy, przepraszam, nie wiem, jak jest C4. Sprawdźcie w klasach odporności na wybuch, bo podajemy w specyfikacjach wszystkie klasy odporności podawane przez producenta, także. Żeby później ktoś nie położył i powiedział, że miało nie wybuchnąć, a jednak nie żyje, tak? Brzydki żart. Ale no, w każdym razie nie biorę odpowiedzialności za to C4. To było tylko taka metafora obrazująca. Ja się boję teraz, bo jest chryja wielka w internecie w związku z tym, jak mnie znowu ktoś złapie na czymś. Ja co prawda nie mam problemów damsko-męskich albo ten innych, ale czasem człowiek coś chlapnie i później się okazuje, że to ciągnie się za nim nie wiadomo jak. Tak, no dobra, to przejdźmy do następnych urządzeń po prostu. A masz coś jeszcze? Wiesz co, no tak kronikarsko tylko Sharp pokazał nowego Aquosa, takiego trochę dziwnego. To jest egzotyka na Japonię, więc nie będziemy się rozwodzić. Natomiast zerknijcie sobie, bo to pokazuje, jak bardzo średniaki japońskie różnią się od tych, co są u nas. Chciałem jeszcze wspomnieć tylko tak szybciutko, że na polski rynek weszły nowe telefony od Oppo, dwie sztuki budżetowe i troszeczkę droższy i ciutkę lepiej wyposażony nowy Realme. O nich już mówiliśmy, więc tylko akcentuję, że zobaczcie sobie newsy, są w Polsce, macie ceny tam w serwisie podane. No Realme 11 5G zdaje się, tak? Tak, jest nawet filmik króciutki na jego temat u nas. No i w zasadzie chyba tyle z nowości. No to ja jeszcze wspomnę, że dzisiaj wjechała indyjska nowość, Lava Blaze 2 Pro
I w tygodniu z kolei wjechał ITEL P55 i w zasadzie nie ma co mówić o tych telefonach, bo inaczej byśmy coś powiedzieli. No, kompletnie nie do nas. No, no dobra. To chyba nam się udało krótko, co mniej więcej przynajmniej. To zobaczcie, jak chcecie dłuższe, to też nam o tym napiszcie. Zobaczymy, która opcja zwycięży. Tak, wpisujcie miasta. Jak ktoś jest za długą tygodniówką, to niech pisze, że długie, jak za krótką, to za krótką. Chociaż podobno długość nie ma znaczenia. Ale to mówią podobno tylko osoby jedne drugim, żeby im przykrości nie sprawić. No i jednak brniesz, a później będzie, że ci youtuberzy znowu. No. Nie brnę. Co ja brnę? Ja nic nie mówię. Po prostu chodzi mi o to, że w zależności od tego, co jak długo trwa, to jedni lubią długo, inni lubią krótko. I w zasadzie tyle mówię, no nic więcej nie mówię. Mówią dobrze i tego się trzymajmy. No dobra, to do zobaczenia w przyszłym tygodniu, moi drodzy. Dziękujemy wam, że wpadliście. Miło było was gościć. Zapraszamy was na przyszły tydzień. Pozdrowienia. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Cześć. Hej.